Cześć, dzisiaj powiem jak to jest z długością klingi, ponieważ nie dla każdego długość klingi jest taka sama. Dzieci mają krótsze, dorośli mają dłuższe. I dlatego w dzisiejszym filmie spróbujemy się w tym temacie zorientować. Najpierw przyjrzymy się klingom dziecięcym. Dzieci mają rozmiar 0, co oznacza, że długość bez punty, czyli bez tej części końcowej, wynosi 77,5 cm. I jest to długość kategorii dziecięcej, w której się jej używa u nas, według reguł czeskiego związku szermierczego. Następnie jest to rozmiar numer 2, którego używa się na przykład w Polsce na niektórych turniejach w Niemczech, ale u nas tego rozmiaru nie używa się, ponieważ od razu z tego rozmiaru 0 przechodzi się na rozmiar 5, który jest dla dorosłych, a więc od młodzików używa się dłuższej klingi, która ma 90 cm od gardy do punty. Tak więc jest to ta główna różnica abyście wiedzieli do jakiej kategorii należycie, jaką mieć prawidłową klingę. Należy jeszcze wspomnieć, że dziecięce klingi mają mniejsze gardy, ale o tym może następnym razem.